Myślę, że było to w 100% wyreżyserowane przez reżysera Brauna. Ataki na kościoły katolickie, oblewanie farbą pomników Jana Pawła II i wtedy nie widzę tych samych środowisk potępiających te czyny. Dobry wieczór, panie Jarosławie. Jarosław Papis, łódzki Żyd, działacz opozycji demokratycznej, działacz społeczny i ogólnie rzecz biorąc znana postać nie tylko w Łodzi, ale i w Polsce. Dobry wieczór. Panie Jarosławie, po pierwsze pytanie, jak pan ocenia tą całą historię po niespełna tygodniu? Ja mam wrażenie, uczciwie mówiąc, że największym beneficjentem całej tej awantury to jest Grzegorz Braun. No tak się stało. Myślę, że było to w 100% wyreżyserowane przez reżysera Brauna całe to widowisko. Niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że ten film, ta projekcja nie została dobrze czy entuzjastycznie przyjęta w świecie, tylko zupełnie odwrotnie. I najgorsze z tym wszystkim to, że to Polska i wizerunek Polski ucierpiał w świecie. To powiedzmy teraz tak, funkcjonujemy w kraju, w którym wedle badań ataki o charakterze antysemickim zdarzają się w ilościach śladowych niemal wcale. Żyjemy w czasach, kiedy na ulicach zachodnich miast odbywają się duże, czas demonstracje czasem wprost hasłami antysemickimi, kiedy Żydzi w wielu krajach czują się fizycznie zagrożeni, kiedy w parlamentach krajów arabskich czy krajów islamskich, ale też na przykład Turcji, głoszone są bardzo daleko idące antysemickie hasła i nagle światowe media podbija facet, który szaleje w polskim Sejmie z gaśnicą. To chyba jest swoisty paradoks i też straszne zniekształcenie rzeczywistości. Nie ma pan takiego wrażenia? No mam i to jest... To znaczy, jak się nie dzieje nic poważnego, jak się nie dzieje rzeczywiście coś, co by budziło duży niepokój, to właśnie raz na jakiś czas pojawia się ktoś, coś, co może być z gatunku kabaretu, może być z gatunku czegoś niepoważnego, ale w świecie urasta do rangi wielkiego wydarzenia. Wydarzenia, które może przyćmić spalenie synagogi w Paryżu, zamordowanie Żydówki w Paryżu ze względu na swoje pochodzenie, etc., etc. Na świecie dzieją się niestety zdecydowanie straszniejsze rzeczy niż to, co ma miejsce w Polsce. Ale to Polska, wiadomo, nie od dziś ma na świecie wielu wrogów. Ma ludzi przynajmniej bardzo nieprzychylnych Polsce. Zrywa mikrofon. Mam wrażenie, że to są nawet oczekiwane sytuacje. Teraz to jest bardzo przykre. To jest bardzo przykre. Wiele lat pracy wielu ludzi w Polsce, którzy pokazują w świecie obraz zupełnie innej Polski, jest bardzo często takimi zachowaniami niweczone. To jest bardzo przykre. Ale tak się stało. I tym razem. Panie Jarosławie, a wyjaśnijmy jedną rzecz. Czym dla Żydów jest to, co zrobił Grzegorz Braun, czyli atak na menorę chanukową? To jest rodzaj świętokradztwa, obrazy, czy po prostu coś nieładnego? Jak Żydzi odbierają coś takiego? Bo to też co do tego pojawiały się różne interpretacje. No, katolik siłą rzeczy odnosi to do jakichś rozmaitego rodzaju rzeczy, brzydkich rzeczy, które różni artyści i celebryci od czasu do czasu robią z krzyżem. No i wiadomo, że robią to, żeby obrażać katolików, co im się skutecznie udaje. Czy to jest podobnie?
Trochę tak i trochę nie. Środowiska żydowskie zareagowały w Polsce w różny sposób. Myślę, że najbardziej racjonalnie i również z dużą powagą zareagowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Związek Gmin Żydowskich w Polsce. Tutaj z przewodniczącą panią Klarą Kołodziejską i przewodniczącym Arturem Hoffmanem, którzy wydali bardzo, bardzo stanowcze, ale jasne, wyjaśniające również stanowisko, myślę, że wielu Żydów w Polsce. Natomiast były też sytuacje takie jak w Łódzkiej Gminie Żydowskiej, która zareagowała w sposób prześmiewczy. To, panie Jarosławie, skoro jest, ja jeszcze wrócę do tego pytania, bo troszkę chciałem się zapytać o kontekst taki tak naprawdę no, religijno-teoretyczny, ale jak już jesteśmy przy Łódzkiej Gminie Żydowskiej, to nie mogłem sobie nie pozwolić na powtórzenie tego. Zobaczmy. Hawa Nagila, częsty element rozmaitych dzieł kulturowych, pojawiająca się w różnych filmach, ale z gaśnicą jeszcze nie widziałem. Rzeczywiście, no to mamy właśnie takie podejście na luzie. Trudno nie darzyć sympatią tych osób, które no w ten sposób żartobliwie zareagowały na to wszystko. Ale ja właśnie chciałem zapytać już nie tylko o reakcje różnych środowisk, ale co to oznacza faktycznie rzecz biorąc? Czy to jest rodzaj profanacji i obrazy? No, czy to jest po prostu coś takiego bardziej niepokojącego, że no, ktoś może napędzać swoją działalność jakimiś emocjami antysemickimi? To bardziej niepokojące jest to zjawisko w ogóle, to co nastąpi, to co zrobił pan poseł Braun, jego poglądy, delikatnie mówiąc antysemickie, można to jeszcze ostrzej określić, są znane nie od dziś. I to zachowanie jakby niczego nowego o Braunie nie powiedziało, aczkolwiek pokazało pierwszy raz, chyba już od bardzo, bardzo dawna, że można w sposób dosyć publiczny, ostentacyjny zaatakować grupę wyznawców religii mojżeszowej, zaatakować werbalnie, niedosłownie, chociaż i taki był tam przypadek, zdaje się, że pani doktor została uderzona, pani doktor jest polską Żydówką, została uderzona przez posła Brauna, ale generalnie jego zamiar był pewnie trochę inny, czyli ten spektakl, czyli to wydarzenie, które wyreżyserował, zainicjował, przeprowadził pod czujnym okiem kamer, które później w pierwszej kolejności pokazały jego jako tego hepenera, czy jako tego człowieka, który jedyny potrafi się sprzeciwić organizowaniu świąt żydowskich w polskim Sejmie. I to już ma ten podtekst zdecydowanie antysemicki. Sprawa poważna z jednej strony, ale z drugiej strony to też, jak podkreślał wielokrotnie rabin Shalom Stambler z Chabad Lubawicz, który organizował tą uroczystość po raz 17. On widzi więcej po tym wydarzeniu, widzi więcej ludzi sprawiedliwych, widzi więcej fantastycznych Polaków, którzy solidaryzowali się z Żydami. Widzi wielu Polaków, którzy pisali, dzwonili i wspierali. I ta proporcja jest zupełnie inna. To jest jednak morze fantastycznych Polaków. Naprzeciwko Braun niestety z jakąś nieodosobniony, z jakąś grupą, ale mam nadzieję, że w zdecydowanej mniejszości w stosunku do tych
Polaków sprawiedliwym. Chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Poseł Braun przypuszczalnie, gdyby no, takiego aktu dokonano w przypadku symbolu chrześcijańskiego, czy przede wszystkim katolickiego, byłby niezwykle oburzony i domagał się surowych kar wobec sprawców. Z drugiej strony mamy rzeszę osób w Polsce, które reagują odwrotnie. Domagały się wolności ekspresji artystycznej czy innej, właśnie też w kontekście tych takich różnych aktów bluźnierczych, domagają się usuwania symboli religijnych, ale równocześnie w sytuacji, kiedy doszło do aktu antysemickiego, czy antyreligijnego, antyżydowskiego, to już to w tym przypadku już im to bardziej przeszkadza. Czy to nie jest pewnego rodzaju hipokryzja i czy generalnie rzecz biorąc nie jest tak, że po prostu ludzie religijni powinni jechać na jednym wózku, czy ci ludzie, którzy mają wrażliwość religijną, na którym powinni chronić tych swoich i wartości, i swojej wrażliwości właśnie, także nawzajem przeciwko takim ludziom jak Braun. Ale z drugiej strony też, jak i niektórzy radykalnie antyklerykalni, czy to artyści, czy politycy. No, hipokryzja jest widoczna gołym okiem. Popełniłem jakieś wpisy na ten temat również, na pewno nie wiem, czy zamierzonym celem, czy nie, haszem, rękoma Grzegorza Brauna było zjednoczenie grupy ludzi generalnie wywodzących się ze skrajnie lewicowych czy lewackich organizacji, z ludzi, którzy publicznie deklarują swój ateizm, czy generalnie powiedzmy ateizm, ludzi, którzy przyszli na zapalenie chanukowej świecy, na uroczystość religijną. Więc to jest na pewno chyba jedyny pozytyw, który dzięki akcji Brauna mogliśmy zaobserwować. Ale poza tym, że jest to trochę śmieszne, to jest to też straszne, ponieważ całkiem niedawno również słyszałem w audycji wywiad z posłem którymś z lewicy, któremu przeszkadza krzyż katolicki w Sejmie, ale nie przeszkadza mu Chanukę czy Chanukija. No właśnie. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo albo przeszkadza nam wszystkim krzyż i Chanukija, albo dopuszczamy, że jest możliwe i powieszenie krzyża, i możliwe obchodzenie świąt religijnych żydowskich, które nie są obchodzone często, one są obchodzone raz w roku w polskim Sejmie. I to jest ta wielka hipokryzja. Ta wielka hipokryzja miała chyba taki początek, tak mi się wydaje, kiedyś w Gdańsku, ileś lat temu w Gdańsku, kiedy jeden z nieszczęśników chorych psychicznie, idąc ulicą, wybił cegłą szybę w synagodze gdańskiej. Pamiętam, co wtedy się działo w Polsce i na świecie. W zasadzie następnego dnia nie było gazety, nie było serwisu prasowego, który nie rozpoczynałby się od stwierdzeń ataku antysemitów na synagogę w Gdańsku. Pominięto fakt, że była to osoba chora psychicznie, która uniknęła kary zresztą z tego powodu. Ale pamiętam ten cyrk, który zaczął się dziać po tym incydencie. Do Gdańska zjechali wszyscy święci, zjechał biskup. Nie wiem, czy prymas Polski, mogę pomylić, ale na pewno ktoś z bardzo ważnych dostojników Kościoła katolickiego, przewodniczący gminy żydowskiej w Gdańsku, Michael Szudrich, naczelny rabin Polski, kościoły protestanckie. Cały świat zjednoczył się wokół rozbitej szyby i odbyło się coś, co było kompletnie dla mnie niezrozumiałe. I ta strasznie zafałszowana opowieść tego dnia, która później ciągnęła się miesiącami w świecie. Ludzie, którzy ją opowiedzieli w tak fałszywy sposób, opowiedzieli zupełnie świadomie. Tam nie było pomyłki. I z drugiej strony ataki na kościoły katolickie, oblewanie farbą pomników Jana Pawła II, i wtedy nie widzę tych samych środowisk,
potępiających te czyny. To jeszcze inny, może nie odcień, może nie hipokryzji, ale też takiej braku logiki w tym wszystkim. Grzegorz Braun deklaruje się jako polityk prawicy, jako konserwatysta, wręcz taki radykalny konserwatysta, czy człowiek bliski poglądom narodowym. Natomiast dzisiaj taki ekspresyjny antysemityzm, bym powiedział, antyżydowskość, antytradycyjność, ale też antysemityzm, to raczej jest na ulicach domena lewicy w dzisiejszym świecie, a nie prawicy. W dzisiejszym świecie jest domeną lewicy, zdecydowanie. No, widzimy to na ulicach Berlina, Paryża, Londynu, Nowego Jorku, no, zdecydowanie tak. Ale głupota, głupota nie ma korzeni politycznych, nie ma barw politycznych. No dzisiaj tak się wydarzyło, że świat jest zdominowany przez popkulturę, która mocno odeszła od korzeni Europy, od korzeni, których ten świat, na których korzeniach ten świat wyrósł. To jest kompletne negowanie naszej historii, naszej tradycji, plucie na nią. Robią tak od wielu, wielu lat w Europie Zachodniej. Takie są dzisiaj tego konsekwencje. I gdzieś po drodze te młode pokolenia, głównie młode pokolenia, zabrały na swoje plecy antysemityzm, który był domeną środowisk skrajnie prawicowych wcześniej w Europie Zachodniej. W Polsce, no czytając przynajmniej media społecznościowe, głównie Twittera, widać, że to środowisko bardzo mocno zadomowiło się w obszarach Konfederacji czy Korony Królowej Polski, nie wiem dokładnie jak się nazywa ten klub pana Brauna. No tak to jest. Konfederacji Królowej Polski, tak? Czy Korony Polskiej? Przepraszam, Konfederacji Korony Polskiej. Tak, już sam się zakręciłem. Dobrze by było, żeby z Polską mieli jak najmniej wspólnego. Panie Jarosławie, jeszcze chciałbym na chwilę, bo pan uważnie, już zostawmy na chwilę posła Brauna na koniec i chciałbym, żebyśmy przenieśli się na Bliski Wschód. Pan uważnie obserwuje ten konflikt. Z jednej strony spływa trochę dobrych wiadomości, że toczone są jakieś rozmowy, bardzo mocno w nie jest zaangażowana administracja amerykańska. No równocześnie też takie, że Hamas słabnie. No, armia izraelska odkryła ostatnio, jak twierdzi, jeden z głównych tuneli Hamasu, które są tym największym problemem z perspektywy bezpieczeństwa Izraela w tym momencie. No ale z drugiej strony dochodzi dalej do tragedii. Została ostrzelana chrześcijańska diecezja. Z drugiej strony Izrael jest ostrzeliwany już i z terytorium Libanu, i z terytorium Syrii. Izrael odpowiada na te ataki. Widać jakieś możliwość przerwania ognia, po prostu jakichś rozmów, czy jakiegoś zakończenia tej fatalnej sytuacji. No chyba jedyną szansą jest rzeczywiście w tej chwili udział Stanów Zjednoczonych, czynny udział i poprzez Stany Zjednoczone państw arabskich, które mogą doprowadzić do, nie wiem czy pokoju, do przynajmniej na razie do rozejmu. Świat nie rozwiązał tego problemu arabsko-żydowskiego przez wiele, wiele lat. On tli się od 1948 roku, od momentu, kiedy powstało państwo Izrael. Arabowie nie przyjęli decyzji, które wtedy w 1948 roku zapadły na podział na państwo żydowskie i arabskie. I te kraje, i ci ludzie mają na swoich sztandarach, pamiętajmy o tym, śmierć Żydom. Iran, który bardzo mocno wspiera terrorystów walczących z Izraelem, to jest chyba jedyny kraj na świecie, który w swojej konstytucji ma zapisane zgładzenie narodu żydowskiego.
i przypominam, że jest pełnoprawnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i bierze udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących również praw człowieka. Jest to kuriozum, to jest ta hipokryzja tego świata, o którym możemy rozmawiać w nieskończoność. I od czasu do czasu te działania Hamasu czy Hezbollahu przybierają na sile. I ta tragedia z października tego roku, ten mord, w którym zginęło najwięcej w historii Żydów w Izraelu, no, z pełną świadomością tych, którzy to czynili, musiał spotkać się z reakcją Izraela. Ja też ubolewam strasznie nad tym, że ofiarami są niewinni ludzie, że ofiarami są dzieci, że ofiarami są przypadkowi ludzie, tak jak ostatnio to miało miejsce w kościele katolickim w Gazie. Ja nie wiem zupełnie i nie wiem, czy ktoś jest na świecie, kto jest w stanie powiedzieć, jak ten konflikt rozwiązać, jak uratować również kolejne istnienia ludzkie, te niewinne, te bezbronne. Kompletnie nie wiem. Poza tym, że jak możni tego świata nie zadziałają, a działać mogą tylko w formie dyktatu i narzucenia swoich decyzji, bo innej możliwości nie ma, ale są tak wielcy i tak możni, że może wpłyną na strony, wszystkie strony konfliktu i doprowadzą przynajmniej dzisiaj do zawieszenia broni. Natomiast trudno mi uwierzyć, że to zawieszenie będzie trwałe, czy ten pokój, czy ten rozejm będzie trwały, bo on nigdy nie był trwały. Wiele karier politycznych ufundowano i wielkie fundusze szły przez kilkadziesiąt lat na tak zwany proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. No, jak widać, trudno mówić o większym fiasku. Niemal 4 tysiące dzieci już zginęło w tym czasie. Ale chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. O polskich, no nie tylko Żydów, ale w ogóle o osoby, które mają rodziny, bliskich, czasami żyją w jednym kraju i w drugim. Izrael ma ogromne związki z Polską. Bardzo wielu Polaków ma tam rodziny czy drugie życie. Jak wygląda w tym momencie ta komunikacja z Izraelem, który był też fizycznie, można powiedzieć, bliskim krajem, bo to parę godzin lotu samolotem i było się na miejscu, a w tym momencie został częściowo odcięty. No jeszcze niedawno samoloty latały pełne turystów z Izraela do Polski i Polaków latających do Izraela. Głównie to były pielgrzymki, ale też coraz więcej turystów polskich. Natomiast niewątpliwie Izraelczycy przebili wszystko i wszystkich. Wszystkie linie lotnicze, czy wszystkie loty do wszystkich lotnisk w Polsce były w zasadzie w 100% wykupione przez Izraelczyków. Oni w Polsce zaczęli się zakochiwać, można powiedzieć na nowo, bo to kolejne pokolenie. Oni odkrywali Polskę jako państwo, jako kraj bardzo otwarty, bardzo miły, z przepiękną kulturą, przyrodą, ale też zupełnie prozaicznie, z niesamowitą infrastrukturą, z przepięknymi hotelami, ośrodkami nad morzem, w górach, nad jeziorami, z obsługą, z dostępnością do tych miejsc zupełnie inną niż w Izraelu. Więc ludzie ci zakochali się niewątpliwie w Polsce i była to wielka, wielka wartość tego wszystkiego. No dzisiaj kontakt jest telefoniczny, dzisiaj kontakt jest mailowy, no można też polecieć, ale rzeczywiście ten kontakt jest no w jakiś sposób ograniczony, tak? Natomiast całe szczęście większość znajomych, większość rodzin mieszka w miastach, które są dosyć dobrze chronione, w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w Nes Cion, więc tutaj tego konfliktu, czy skutków tego konfliktu nie ma. Baruch Hashem. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję. Kłaniam się również. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, i jeszcze krótki wynik naszej sondy dotyczącej Grzegorza Brauna. Czy powinniśmy się za niego wstydzić, przepraszać? Tak uznało 47% z Państwa, nie 53%, a więc podzieliliście się Państwo w tej sprawie prawie porówno. Ja powiem szczerze, że za posła Brauna ani odpowiadać, ani wstydzić się nie zamierzam i stwierdziłem to już wiele, wiele, wiele lat temu. Dziękuję serdecznie, zapraszam na jutro w imieniu Jacka Prusinowskiego, a w kolejne dni w imieniu, podpowiadają mi, że ktoś inny będzie jutro, a w kolejne dni w imieniu Huberta Biskupskiego na jutro, a w kolejne dni w imieniu kolejnych prowadzących. Dziękuję serdecznie, do widzenia.